Jestem po rozmowach z panem prezesem Kaczyńskim i taką prośbę pan prezes naszą aprobował, żeby w każdym sejmiku samorządowym, w każdym okręgu wyborczym do sejmiku samorządowego, żeby był jeden kandydat partii Wolni i Solidarni. To jest pierwsza jakby rzecz. Druga, żeby w innych szczeblach wyborów samorządowych, czyli do powiatów, do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, żeby można było albo konkurować z PiS-em, albo współdziałać, albo być neutralny w stosunku do kandydatów PiS-u. No to są zasadnicze ustalenia na wybory samorządowe naszego środowiska i bardzo się cieszę, że takie warunki otrzymaliśmy. Ale to znaczy, że Wolni i Solidarni będą kandydować się z list Prawa i Sprawiedliwości? Do sejmików wojewódzkich będzie na w każdym okręgu wyborczym sejmiku wojewódzkiego na liście Prawa i Sprawiedliwości jedno miejsce dla kandydata Wolni i Solidarni. Takie mam ustalenia. Natomiast na tych innych szczeblach? Na innych szczeblach, tak, możemy konkurować, możemy współpracować. To lokalne decyzje wtedy będą się rozstrzygały. I panie marszałku, jeszcze reparacje, prawda? No tak, no bo wraca ta sprawa jak bumerang, no i wraca trochę na takim niepoważnym poziomie, bo Niemcy mówią, że byśmy otrzymali 1,5 miliarda, czyli tego rzędu reparacji. No to są w ogóle jakieś niepoważne sumy po pierwsze, a drugie, no ta sprawa to jest sprawa absolutnie dla Europy, dla ładu moralnego na świecie, no kluczowa. Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, straciła no, olbrzymi swój potencjał ludzki, gospodarczy, kulturalny, no, niewyobrażalne straty. No. W tej stracie jest te 3 miliony Polaków pochodzenia żydowskiego, jest ponad 6 milionów strat. Znaczy, te straty są nieznane. No. Przed wojną Polska liczyła około 36 milionów ludności, po wojnie 24 miliony ludności. I to są twarde dane, jedyne twarde dane, bo wszystkie inne to są bezimienne ofiary, no w ogóle niewyobrażalne straty. I tutaj Niemcy nam mówią, że oni nam zwrócili jakieś pieniądze, 1,5 miliarda, o czym panowie mówimy. Niemcy cały czas jeszcze Izraelowi, którego wtedy nie było w tym czasie, kiedy wojna się zaczynała, cały czas płacą cały czas corocznie po parę miliardów dolarów czy euro odszkodowań, tak? A Polakom, a państwu polskiemu, które było, które straciło naród, który w nim mieszkał, czyli właśnie Żydów polskich, naród, który miał swój język, którego nie ma. Więc te straty z punktu widzenia naszej przeszłości i naszej przyszłości są po prostu niewyobrażalne. I to nasza moralna jakby tutaj sprawa, to nie jest sprawa prawna, nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa jakby ładu takiego etycznego, ładu na świecie po prostu i w Europie. I to prosimy naszych przyjaciół niemieckich, żeby tak na to spojrzeli. Panie marszałku, jeszcze mam pytanie o te wybory samorządowe. Dlaczego takie porozumienie, że startujecie wspólne będą jakby listy Wolnych i Solidarnych i Prawa i Sprawiedliwości do sejmików, a już gdzie indziej na te inne szczeble będziecie... No to jest zrozumiałe, panie redaktorze, bo sejmiki wojewódzkie, żeby prowadzić swoją reprezentację, to trzeba mieć poparcie co najmniej rzędu 10-12%. My na razie takiego poparcia nie mamy. Jesteśmy partią w organizacji, w budowie i w takim razie byśmy tylko głosy zabierali tym, co są najbliżsi, a sami byśmy nie prowadzili żadnej reprezentacji. A potem w sejmikach wojewódzkich to będzie się liczyła większość, więc nasi kandydaci może będą wtedy w województwach współrządzić z PiS-em. A na przykład w takim razie Wolni Solidarni myślą o wystawieniu kandydata tutaj na prezydenta Wrocławia? Tak, tak. Znaczy myślimy albo o wystawieniu, albo popieraniu. Mamy tutaj pana Butwickiego, którego popieramy w tej chwili i uważamy, że on będzie popieranym przez nas kandydatem. Tak uważamy.
I jeszcze o reparacje. Będziecie jakoś tutaj wspomagać Prawo i Sprawiedliwość? Macie swój pomysł, jak można... Nie, no, ja tu mówię, no, to nie chodzi tylko o sprawy organizacyjne, bo to jak to przeprowadzić tą operację. Ale to trzeba poruszyć sumienia, niemieckie sumienia i na tym nam najbardziej zależy. Pan premier Morawiecki chce zrobić taką redukcję, to są jego słowa, tych nagród do ministrów. Jak pan to ocenia? Dobry pomysł? No ja myślę, że tak, bo to robi, myślę, że to jest dobre posunięcie, bo te sprawy budzą jakby taką dużą kontrowersję, że to jest takimi tylnymi drzwiami podwyższanie pensji wysokim urzędnikom państwowym. I cała ta sprawa wymaga jeszcze przedyskutowania takiego też społecznego, ponieważ sytuacja zarobków w spółkach Skarbu Państwa na przykład, ona jest niewspółmiernie wyższa niż na funkcjach państwowych, prawda? Czy to parlamentarnych, czy rządowych, tak? I to jest sytuacja nienormalna po prostu, no bo ta gradacja jakby zarobków jest, wydaje się, niesłuszna, jeżeli porównujemy to też z prywatnym biznesem, no jak ktoś jest, tak jak mój syn był prezesem no, trzeciego banku w Polsce, który miał pod sobą 20 tysięcy ludzi, to on zarabiał 10 czy 15 razy więcej niż jak jest premierem, kiedy ma pod sobą 40 milionów ludzi, w jakimś sensie odpowiada za los Polski, także to jest sytuacja kompletnie nienormalna. Te zarobki są jakby w całym tym obszarze kapitalizmu są niewspółmierne do odpowiedzialności, do kompetencji. Tak mi się wydaje, tylko tak to powiem, bo te kompetencje polityczne przecież nie mogą być niżej oceniane niż kompetencje gospodarcze, ponieważ od polityki zależy los całych społeczeństw. Tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby to jakoś uporządkować. Ale myślę, że ten gest, który pan premier robi, żeby zmniejszyć te nagrody i tak dalej, to jest dobry gest. Panie marszałku, czyli dobrze zrozumiałem, zlikwidować albo zredukować te nagrody, ale podnieść troszeczkę bardziej zarobki, tak? Znaczy ja przepraszam, ja nie będę tutaj swoich zdań na ten temat mówił, bo to trzeba jakieś analizy zrobić, też budżetowe i tak dalej. No, ta sprawa dla wysokiej kadry urzędniczej, tak to nazwijmy, czy politycznej kadry urzędniczej, to nie jest kwestia, bo to są niewielkie ilości osób, to są osoby liczące w setki, czy najbliżej tysiące osób. Także to nie zmienia sprawy budżetu polskiego. Także no, myślę, że proporcje po prostu w płacy w spółkach, na przykład Skarbu Państwa, o które się wszyscy dobijają. No to była około rok temu była taka nienormalna sytuacja, że pani, która była szefą Kancelarii Prezydenta, raptem przeszła na wiele, wiele wyższe apanaże do spółki, do takiej ważnej spółki Skarbu Państwa. No to jest sytuacja kompletnie nienormalna, panie redaktorze, i ona wymaga naprawdę przyjrzenia się i z punktu widzenia medialnego, i z punktu widzenia jakby no, administracyjnego, politycznego też. Ale reasumując, popiera pan tę decyzję? Oczywiście, tak. Uważam, że to jest kierunek, który jest dobrze się kojarzy też z odbiorem społecznym i potrzebny. Ja pamiętam, jak niedawno, jak dwa tygodnie temu tutaj niepełnosprawni, którzy u pana marszałka gościli, mówili o tym, że te zasiłki, które mają, są skandalicznie niskie, a tutaj mamy drugą sytuację, bo skandalicznie znowu wysokie. Nie, znaczy, przepraszam. Tak, ja nie uważam, że. A tak uważam, że to jest rzeczywiście, jak się to zbije jeszcze z tą wypowiedzią pana premiera Gowina, który mówił, że tam mu nie starcza i tak dalej, no to wszystko jest jakby taka zły sygnał idzie jakby do społeczeństwa, bo z jednej strony, ja mówię, są ludzie, którzy są naprawdę biedni, a z drugiej strony te podziały społeczne, są tacy ludzie, którzy, tak jak pan świętej pamięci Kurczyk, przez dobrą operację w Ciechu, prawda, za parę miesięcy, zarobił paręset milionów złotych, tak? No bo kupił akcje odpowiednio tanie, a potem je odpowiednio drogo sprzedał, tak? Więc to jest jakby, to jest po prostu patologia. To tak nie może być, żeby ktoś mógł na takich operacjach zarabiać
po kilkaset milionów złotych. To jest jedna strona medalu. Średnia ta strona to są te zarobki właśnie ministrów i najwyższych urzędników państwowych, a ostatni punkt no to są właśnie te bardzo takie nędzne podwyżki dla emerytów czy dla niepełnosprawnych. Dzisiejsza konferencja prasowa dotyczy tak listy? Nie. Ja mówiłem o porozumieniu, które o takim ustnym porozumieniu, które mam z panem prezesem Kaczyńskim, że jest zgoda na to, żebyśmy swoich kandydatów umieszczali w każdym okręgu wyborczym do sejmików wojewódzkich po jednym kandydacie na każdej takiej liście Prawa i Sprawiedliwości, tak? A poza tym w innych szczeblach tych wyborów samorządowych, czyli powiatowych, na burmistrzów, wójtów, na prezydentów miast, żebyśmy mogli konkurować albo współdziałać z nimi, to zależy od lokalnych decyzji poszczególnych jakby no, tych wyborczych takich władz w partii PiS-u z jednej strony, a partii Wolni Solidarni z drugiej strony. A wybory na prezydentów i burmistrzów miast? No to wtedy będziemy, gdzie będziemy chcieli swoich wystawić prezydentów i burmistrzów, tam mamy na to zgodę PiS-u. Wiadomo, że Wrocław. Proszę? Wiadomo, że Wrocław będzie miał kandydata Wolnych i Solidarnych, a inne większe miasta w Polsce? No też będziemy starać, też szukamy inne miejsce, ale szukamy kandydata w Szczecinie, w Kielcach, szukamy kandydatów w innych miastach. Tak, myślę, że w Warszawie może nawet też, ale nie chcę teraz jeszcze tak jakby przesądzać sprawy, ponieważ nie mamy jeszcze takich rozstrzygnięć i nie mamy jeszcze dobrych kandydatów na tyle. A w Kielcach to nie będzie pan poseł Leroy może? Na razie no, nie wiemy, czy pan Leroy będzie od nas chciał kandydować w ogóle, czy będzie kandydował, tego jeszcze nie wiemy. Tam mamy też inne jeszcze nazwiska na względzie. Czyli to będą wspólne listy Wolnych i Solidarnych i Prawa i Sprawiedliwości Nie. Do sejmiku. Do sejmiku. Znaczy nie wspólne listy, aż tak nie można powiedzieć, bo my będziemy mieli tylko po jednym kandydacie na każdej liście. No to te listy są 8-10 osobowe, także to ja myślę, że to jest troszeczkę podobna umowa, o którą się starają panowie Ziobro i panowie Gowin, tak? Ja nie wiem, jak ta umowa wygląda, ale wydaje nam się, że to jest sensowna z naszej strony i ze strony PiS-u decyzja, bo jakbyśmy chcieli samodzielnie kandydować, to trzeba mieć poparcie rzędu kilkunastu, no 10 co najmniej procent wyborców, tak? No, a na razie nie mamy jeszcze takiego poparcia. Byśmy wtedy tylko zabierali głosy innymi masami, byśmy nie mieli żadnej reprezentacji. Czy jakieś nazwiska już można zdradzić tych, którzy tam... Nie, jeszcze nie chcę mi się, znaczy nie chcę tych nazwisk. No, ja zależy, mówię swoim kolegom, że zależy nam na tym, żeby ci kandydaci do sejmików wojewódzkich byli rozpoznawalni, byli poważni, mieli odpowiednie jakby umocowanie takie społeczne. Na tym nam bardzo zależy, no bo dzisiaj nie targujemy o miejsce na listach i to jest jak nas mniej ważne. Ważniejsze w takim razie jest to, jak będą ludzie.